As I said, we start on the side, this offensive thing, then his coach, Domino, and we go through the rest of the stuff, right? Good energy and a good effort, guys, concentration on the tactical things. Here we go. Dumna? Polska! Do Sosnowca niż Salonik. Tak, zdecydowanie. Jednak mimo wszystko dotarłem na zgrupowanie. Cieszę się, że jestem tutaj obecny z drużyną, z reprezentacją. I niezależnie od tego, jaka droga jest do przebicia, zawsze jestem gotowy ją pokonać. Tak naprawdę przeprowadziłem się tydzień przed okienkiem. Po prostu przyjechałem na zgrupowanie reprezentacji, tak jak zawsze, niezależnie czy byłem za granicą w Polsce. I nie wpływa to w żaden sposób na moje przygotowanie mentalne ani fizyczne. Czasami zdarzają się takie momenty, gdzie teoretycznie mecze nie mają żadnego znaczenia. Tutaj przed playoffami wiesz, czasami jest tak, że już masz pewne miejsce i teoretycznie grasz dwa mecze o nic. Z tym, że w tym kontekście ważne jest to takie dobre samopoczucie, że wychodząc na boisko dajesz się wszystko, grasz o zwycięstwo i nie rozleniwiasz się gdzieś tak, nie zostawiasz niedokończonej pracy, bo pojawia się to miejsce na takie niechlujstwo, na to rozkojarzenie i to zaburza kulturę organizacyjną, można powiedzieć, więc myślę, że żaden z nas, jako zawodników, profesjonalistów, reprezentantów nie chce pozwolić na to, żeby się wkradło w nasze szeregi jakaś dekoncentracja i dlatego przyjeżdżamy tutaj z myślą o tym, żeby wygrać kolejne spotkania, zagrać na maksa i nigdzie się nie oszczędzać, nie zostawiać sobie takiego złego samopoczucia, żeby to flow nasze było zaburzone, gdzie budujemy od dłuższego czasu z sukcesami. Każdy z nas jest świadom tego, że to jest reprezentacja Polski. Musimy być profesjonalni, chcemy być profesjonalni. Dać siebie wszystko. Mecz na Litwie na pewno będzie mocno obserwowany przez wszystkich, będzie dużo ludzi. To jest fajne środowisko, żeby grać i żeby powalczyć o zwycięstwo. Liczę na to, że tutaj też będzie pełna sala, także kibice będą. Motywacja jak zawsze gra dla Orzełka i wygrane, więc tu nie chodzi o to, czy awansujemy, czy nie awansujemy, bo już jesteśmy w tym Eurobaskecie, ale chodzi o to, żeby zbierać doświadczenie i bić się w każdym meczu i tak jakby troszeczkę sobie może nie wypracować, bo już to wypracowaliśmy, ale żeby kontynuować tą naszą mentalnością, że każdy mecz jest ważny. Jeden trening dopiero wspólny, odkąd ja jestem. Wcześniej chłopacy też mieli jeszcze siłownię chyba rano. Także na spokojnie, mamy te dwa dni, żeby się poznać trochę, żeby ich wdrożyć. Na pewno nie jest to dla nich łatwa sytuacja, bo nigdy się łatwo nie wchodzi do zespołu, gdzie już jest jakaś hierarchia i te role są podzielone. Ale no Kuba, Szenk, etatowy nasz, tak, grał z nami, wie co i jak. Dwóch nowych zawodników z otwartymi ramionami przyjmujemy, dajemy szansę, chcemy, żeby nam pomogli, chcemy, żeby też poczuli się przede wszystkim swobodnie na tyle, aby móc nam pomóc. Także no, to jest nasza praca cała, całego zespołu, nie tylko powiedzmy moja czy trenerów. Patrz na puchar i powoli wzrok na mnie. Dobra,
Ręka niżej jeszcze. Dobra. To jest czysta przyjemność. Czysta przyjemność. Podróżować z Wojtkiem z Gdańska i do Gdańska. Samochodem marki, której nie wymienię, bo to nagrywa. Nie mamy dealu. Tak. A powiedz mi jeszcze, czy znasz tą największą tajemnicę świata, dlaczego on w ogóle chodzi w czapkach? Czuję się komfortowo zakładając czapkę. Tak. Samo poszło. Znowu tak. I najpierw spojrzysz na piłę. Powoli będziesz podnosił głowę, oczy. O właśnie, coś tam. Nie no, do tej foty to chyba uśmiech będzie. Nie, jedziesz ty! Dawaj to samo! No jak paczenica. O, nice. Czekaj, robię wczoraj, zaminem siłkę, to nie jest tak o. Nie trzymałem dużo pucharów, ale ten jest fajny. Poniżej głowa, w dół. Dobra. Aaaa! Oboje dobra, dobra, dobra. Little bro. Dobra, bliżej do niego, bliżej. Trzy, cztery. I uśmiech, a nie uśmiech. Jeszcze raz. Bo to nie mój kół. I teraz trzy, cztery. Wiesz, że się nie dotyka pucharu przed wygraniem? Bo co grać, jak wszyscy mają Okay, guys, we have a few things to go through. It's gonna be some tactical things that we wanna go also defense and offense. It's gonna be a lot of details. I wanna see that we are helping each other with talking, with communicating, and doing the things with energy. Give me this active hand, especially. We're gonna go also today's practice. Guys, we have today's practice. Is the most important practice. I don't want to play a lot of minutes tomorrow when we get after the trip in Lithuania. So I want us to go through a lot of things today, but let's try to have a mental readiness to do the right things immediately so that I don't have to prolong, let's say, the drill that it's 6 minutes to 8 minutes. So next drill, 4 minutes to six drills, to six minutes, okay? Let's have concentration. Warm it up and have the great energy, but help each other with communication. Okay? Let's get it. Let's get it right. Come on. Dumna. Polska. No i co powiesz? Uśmiechasz się szeroko od ucha do ucha. Przyjechałeś na kadrę. Wszyscy ci mocno kibicowaliśmy w niedzielę, czy tylko w niedzielę? Przyjąłeś medal nieprzyjowych medalów. Oddałeś medal. Komu oddałeś? Członek naszego sztabu, który nie mógł być z nami w Turynie. I wiem, że dla niego to bardzo, bardzo wiele, dużo znaczy. I bardzo dziękuję, że kibicowaliście nie tylko mi, ale
trenerowi też na pewno w tym turnieju. Tak, jestem zadowolony i z tego, że tu jestem, i z tego, że udało się wygrać. Pogadajmy chwilę o tym pucharze Włoch. Nie dotyczy ten temat też kadry, ale właśnie przez obecne szpoją, że to się gora miejsca dotyczy. Byliście w totalnym underdogu. Zgadza się. To nam dało, myślę, też taką energię ekstra, żeby pokazać, że możemy rywalizować z najlepszymi i z nimi wygrywać. Byliśmy szczególnie na początku bardzo rozdrażnieni, wkurzeni, bo Brescia dwa razy nas w lidze ograła. Dwa tygodnie temu przejechała się po nas od pierwszej kwarty. Nawet mogę powiedzieć, że nie podjęliśmy próby walki. Może w trzeciej kwarcie chwilkę, ale to w ogóle nie wystarczyło na jakiś konkretnie udany występ naszej drużyny. Więc chcieliśmy na pewno bardzo pokazać, że możemy ich pokonać. Podała mi się ta piła. Taka była poprawna decyzja. Zostałem jeszcze na jeden. What's the game change? What's the game change? What's the game change? What was determining us from other teams, we didn't play to play, we played to win. And this is what I want to see tonight. I don't want us out there to play. I want to see this enthusiasm, energy, putting the everything what we have, this is unquestionable, but to play to win. And this is how we want to go. This is short situations that we want to remind you of. First is bring back. We want to play high on pick and roll situations where we want to be aggressive and then we rebound. Look at a few situations that we want to stress before we go. We need to put the bodies, and this cannot happen. I want also this player to go in on elbows and look for the long rebounds. We need to put the effort out there. Another situation, one, two, three from three-point line, and he is coming to the tag. You need to put the body, don't watch. Put the bodies out there, and we need to go and secure the rebound. This player has to be ready and then immediately flying switch. Stick a fork in the hater on my dinner plate. I walk into the
Pamiętajcie, to co najważniejsze to przed wami, bo przed nami są kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i chciałbym, żebyśmy dali z siebie wszystko, żebyście wy dali z siebie wszystko, żebyście zaangażowali się, pomyśleli o marzeniach. Nie każdy mecz wychodzi. Sami wiecie, jak to w życiu jest. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ja jestem z was cholernie dumny, bo zawsze jestem waszym kibicem, zawsze wam kibicuję, zawsze jestem za wami całym serduchem. Czasami tak jest w życiu, że przegraliśmy dzisiaj. Okej, trudno. Mamy mecz w poniedziałek, zagramy, mam nadzieję, wygramy. To, co Igor powiedział, trzeba walczyć, defensywa i atak, ale najważniejsze jest przed wami. Od 2 do 7 lipca proszę was, skupcie się na tym, bo to jest najważniejszy turniej. Turniej o coś, gdzie my nie pamiętamy, kiedy tam byliśmy. Tak samo jak byliśmy na Mistrzostwach Świata, nikt nie wierzył w was, a 22 lutego 2019 roku cieszyliśmy się z awansu na Mistrzostwa Świata w Chorwacji. Wygraliście tam. Pokazaliście całemu światu, udowodniliście sobie, ale też tym wszystkim, którzy w was nie wierzą, ale też tym, którzy wam kibicują, że jesteście w stanie wygrać ze wszystkimi. Mieliśmy wspaniałą serię zwycięstw. Jechaliśmy zawsze po zwycięstwo. Okej, dzisiaj się stało to, co się stało. Nie każdy mecz wychodzi. Ale 3 mamy Bahamy, później Finlandia. Półfinał nieważne z kim. A w finale po prostu Hiszpanów trzeba roznieść. I ja was proszę, skupmy się na tym, żebyście myśleli o tym. Ja ze swojej strony na pewno zrobię wszystko, żebyście byli zadowoleni. A proszę was o jedno. Moim marzeniem, tak samo jak i waszym, jest to, żebyście zagrali na igrzyskach. Nie ma dla mnie ważniejszego tematu i ważniejszej rzeczy na świecie, żeby reprezentacja Polski, kiedy ja mam przyjemność bycia prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, żebyście byli częścią drużyny olimpijskiej. To jest coś niesamowitego i niewiarygodnego. Mało kto wierzył w was na Eurobaskecie. Ja wierzyłem ogromnie. Pamiętam, jak Mateusz spojrzał na mnie 30 sekund przed końcem spotkania ze Słowenią. Pamiętasz to, jak spojrzeliśmy na siebie i powiedziałeś, i co prezesie? Powiedziałem, wierzyłem. I wierzę w was tak samo. Dawaj, dawaj. Dumna Polska!